Pewna kobieta na pięćdziesiąte urodziny postanowiła zafundować sobie operację plastyczną. Wydała piętnaście tysięcy dolarów, odmłodziła twarz, poprawiła wygląd piersi i była zachwycona swoim nowym wyglądem. W drodze do domu wstąpiła do kiosku po gazetę. Zanim wyszła, zapytała ekspedientki. Mam nadzieję, że nie ma pani nic przeciwko, że zapytam, ale jak pani myśli, ile mam lat? Jakieś trzydzieści dwa, odpowiedziała. Nie, mam dokładnie pięćdziesiąt, odpowiedziała szczęśliwa kobieta. Postanowiła jeszcze coś przekąsić. Wstąpiła więc do McDonalda i zadała kasjerce dokładnie to samo pytanie. Wydaje mi się, że jakieś dwadzieścia dziewięć. Nie, mam pięćdziesiąt lat, odpowiedziała z szerokim uśmiechem. Poczuła się o wiele pewniejsza siebie, piękniejsza i z dobrym nastrojem wstąpiła jeszcze do apteki. Podeszła do Lady, by kupić kilka drobiazgów? Nie mogła się powstrzymać i zadała aptekarzowi to samo pytanie. Powiedziałbym, że jakieś trzydzieści, odpowiedział. Mam pięćdziesiąt, ale bardzo dziękuję, powiedziała z dumą, podczas gdy czekała na przystanku z zamiarem powrotu do domu. Zapytała jeszcze starszego pana, który stał obok. Proszę pani, mam już siedemdziesiąt osiem lat, mój wzrok już nie ten. Jednak kiedy byłem młody, był taki niezawodny sposób, aby precyzyjnie określić wiek kobiety. Wiem, że to może źle zabrzmieć, ale musiałbym pani włożyć ręce pod stanik. Potem powiem, ile dokładnie ma pani lat, odpowiedział. Czekali chwilę w ciszy, na kompletnie pustej ulicy, dopóki jej ciekawość nie wygrała. W końcu nie wytrzymała. A co mi tam? Dawaj pan. Starszy mężczyzna. Wsunął jej ręce pod luźną bluzkę i zaczął delikatnie dotykać ją powolnymi okrężnymi ruchami. Bardzo dokładnie i ostrożnie. Zważył w dłoni każdą z piersi, podrzucał i lekko uszczypnął sutki. Ścisnął je do siebie i potarł jedną o drugą. Po kilku minutach takiego określania wieku powiedziała: "Okej, okay, okej. Okay, to ile mam lat?" Ostatni raz ścisnął jej biust, wyciągnął ręce i powiedział: Szanowna pani. Ma pani dokładnie pięćdziesiątkę. Kobietę zamurowało. Zszokowana zapytała. To było niewiarygodne, jak pan to określił. Może pani obiecać, że się nie zdenerwuje? Obiecuję, że nie będę się gniewać, powiedziała. Stałem za panią w aptece.